Patryk, dzisiaj widać było, że no, długo wchodziłeś w ten mecz. Początek nie był dobry, frustrowałeś się, no ale od tej strzelonej bramki wszystko poszło z płatka. No tak, trochę słabo zacząłem ten mecz, parę strat miałem, ale ważne jak skończyliśmy, a ten mecz skończyliśmy bardzo dobrze. Wygraliśmy 3-0, strzeliłem dwie bramki, jestem bardzo zadowolony. Nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Druga bramka strzelona z gry. No tak niektórzy mówili, że Aszy strzela tylko z karnego, no ale przy tej bramce no wszystko zrobiłeś idealnie przy tej drugiej. No tak, ale karnie też, karnie to nie zawsze bramka, też trzeba dobrze uderzyć, trzeba wykorzystać. A drugą bramkę już strzeliłem z akcji. Siergiej Moszniku bardzo dobrą piłkę mi zagrał. No udało się, no i jedziemy dalej teraz w pogoni Siedlce. Musimy pokazać jeszcze, dać siebie jeszcze więcej. I tam też będziemy walczyć o 3 punkty. No właśnie, tak obserwować was z boku, no to nie widać jakiegoś takiego hura optymizmu, bardziej twardo sopacie po ziemi i walczycie o kolejne punkty. No tak, wiadomo, w jakiej jesteśmy sytuacji. Skupiamy się na najbliższym meczu i w każdym meczu dajemy z siebie wszystko i chcemy, żeby pierwsza liga została w Łęcznej, chcemy utrzymać Górnik i robimy wszystko, żeby tak było.